Hi YouTubers, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do was z testem różnych śmiesznych gadżetów, których mam w kuchni. Pewnie większość z nich już dawno widzieliście, a niektóre dla was będą nowością. Piję je z ciekawości, żeby zobaczyć, czy funkcjonują. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, więc zaczynamy. Okej, pierwsza rzecz to... nie wiem jak to nazwać. Krajajnica do jajek? Jak to się nazywa, Karolina? No jakoś tak, krajnica do jajek. Bardzo fajne urządzenie, po prostu jajka sobie rozcinam w plasterki i można też je poćwiartkować, poszatkować, więc naprawdę spoko urządzenie. Powiem wam, że te urządzenia są w mojej kuchni już od lat. Pamiętam, że moja babcia już miała takie urządzenie i tego już używała do robienia sałatek, więc to urządzenie musi być w każdej kuchni. Następna rzecz to nowość. Powiem wam szczerze, że jeszcze tego w życiu nie używałem. Wygląda to trochę śmiesznie i zaraz przetestujemy, czy to działa. Wygląda jakby takie nożyki do piłowania. I to urządzenie ma niby równo nam pokroić pomidorka. Zobaczymy, czy to zadziała. Zobaczymy. Zróbmy śmieszny test, że jednego pomidorka pokroję ja nożem, a drugiego pomidorka pokroi go Karolina tym urządzeniem i zobaczymy, czy równie szybko i równie łatwo będzie można go pokroić. Uwaga, czas, start. O kurczę, to się w ogóle nie da. Teraz to treśnie, no. Nie, to jest do niczego! Jest! Ej, to jest do niczego. Karolina! No to nie moja wina, to rozkwasiło pomidora. Nie, ty tak zrobiłeś. Widzisz, to się nie da. Moi drodzy, czas się przeczesać. To urządzenie znalazłem wczoraj w sklepie, więc nie tak dawno. I pomyślałam, ha, świetnie przyda się do tego filmu. Tak naprawdę to są igiełki, które ułatwią nam krojenie cebuli. I oczywiście zaraz też to przetestujemy. Moi drodzy, zobaczymy, czy nam to ułatwi, przyspieszy krojenie. Podobno to się tak trzyma, ale... o nie, to jest fajne. Karolina, jak myślisz? Szczerze mówiąc, to chyba szybciej pokroiłaś, nie? No nie, nie, to jednak ulepek. To jest bardzo funkcjonalna rzecz, bo można tym sobie się drapać po plecach. Patrz, albo taki jakiś ten, we włosy możesz sobie tak wcisnąć, tak o. I masz taki jakby ten, jakby dodatek do włosów. Nie podoba wam się to? Mi się bardzo podoba. Następna rzecz, moi kochani, to jest jabłuszko do krojenia jabłuszek. To już mam parę lat, Karolina tego podobno używa codziennie. Ja tego jeszcze nigdy w życiu nie używałem, bo tak szybko potrafię pokroić jabłuszko. Więc ona zdąży je umyć i tak, tak będzie ściska pół godziny. Mogę coś powiedzieć? Jasne. Myślę, że jabłka w tym nie działa. Jak jabłka jest większe z tego, co może się zaprzeć. Ale to jest naprawdę duże na ale jabłuszko, są większe nie? Jabłka od tego, naprawdę. Są większe jabłuszka. To coś musi mieć każdy w kuchni, uważam. To jest po prostu niesamowita rzecz do smażenia jajek w różnych formach. Oczywiście pewnie widzieliście już gdzieś na YouTubie, kiedy ktoś układał formę serca z parówek, przebijał je wykałaczką i smażył w niej jajka. Fajna rzecz, ale oczywiście jak ktoś nie lubi parówek, to takie gwiazdeczki, chmurki, kółka, serduszka świetnie się sprawdzą. Możecie to również użyć do wycinania różnych form z ciasta. Pewnie każdy z was w domu ma nożyczki, ale nie wiem, czy macie takie nożyczki. To są nożyczki do krojenia ziół. Pietruszki, szczypiorku, czegokolwiek, co jest cieniutkie i łatwo to przekroić. Można również kroić sałatę. Z tego co pamiętam, na opakowaniu też różne sałaty były i różne zioła. I mamy do tego grzebek, który jakby ułatwia nam wyczyścić nasze nożyczki. Następna fajna rzecz to sitko, które można jakby składać w sobie. To jest takie gumowe sitko, bardzo fajne. Powiem wam, że zajmuje to mało miejsca, jeżeli wszystkie rzeczy możecie tak fajnie złożyć. Przepraszam. I również od Karoliny dostałem ostatnio taki lejek, który można fajnie złożyć. Nie, to są, wszystkie składane rzeczy są po prostu niesamowite i bardzo fajne i zajmują bardzo mało miejsca w kuchni, więc to jest najważniejsze, jak ktoś ma mało szafek albo nie ma szafek w ogóle. Niektórzy też się zdarzają. Następna rzecz to
jest jakby jakaś skrobaczka do marchewki, która tworzy jakby nam takie płaskie niteczki. Mam nadzieję, że te gadżety się nie popsują tak szybko. Oczywiście, jeżeli znacie jakieś gadżety, to dajcie mi znać w opisie. Ja na pewno sprawdzę, kupię je i przetestuję w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Polsce, w pięknym kraju cebuli. I mam dla was super urządzenie dla cebuli. Jeżeli was coś denerwuje, to zawsze chcecie go schować w innym pokoju albo ma się oddalić jak najdalej od was. I tak również jest z cebulą, którą, żeby wam nie śmierdziała, można schować do takiego pojemniczka i schować gdziekolwiek i nie będzie śmierdziało. A ja słyszę szum morza. I jakby, wyobraźcie sobie, jakby ktoś miał takie uszy. Halo, halo! Moi kochani, jedna z fajniejszych rzeczy w kuchni to jest oczywiście wykrajaczka, wykrajacz do ananasa. Zaraz go przetestujemy i pokażemy wam, bo powiem wam, że jeszcze nigdy w życiu takiej rzeczy nie używałem, wiesz? Ciekawe, czy coś z tego będzie. Zobaczmy, że tu dużo soku. No ciekawe, ja zawsze się bałem tego, że to nie wyjdzie. No tak to wygląda. Tak powstają ananasy w puszce. Działa, działa. Tak nie? To jest skrobaczka do marchewki, pietruszki i tym podobnych rzeczy. Jakby ma nadawać tam formę tego, że nie wszystkie rzeczy mają być okrągłe, też również do ogórka. To się świetnie nadaje. No nie wiem, po co to kupiłem. Po prostu podobało mi się. No, nie wiem, czy to jest takie fajne. Fajne, żeby robić wzorki, ale nie chyba, żeby obierać marchewkę. No, fajnie to wygląda, ale nie wiem, czy to jest warte tej ciężkiej pracy. Ci wszyscy, co spieniają zawsze mleko, to urządzenie jest po prostu zarąbiste. Musicie mieć je w kuchni. Uważajcie oczywiście na ceny, bo ja to kupiłem zamówiłem z chińskiej strony za kilka dolarów, nie? To było Karolina, więc dosłownie z 3 dolary, więc nie dajcie się oszukać w sklepach, że sprzedają wam takie coś za 70 zł, bo naprawdę takie małe urządzonka z dwoma bateriami mają mnóstwo mocy i to się tak naprawdę nigdy nie psuje. A świetne jest do omletów, do mieszania jajek, kiślu, moi drodzy, takie coś. Takie miarki musicie mieć w kuchni, one są bardzo przydatne i naprawdę oszczędzicie czasu na ważeniu i przelewaniu różnych rzeczy. Plastik oczywiście, który się nigdy nie psuje. Ostatnia rzecz, moi drodzy, mini wersja tarki. Świetnie się nadaje do cytrynki, czosnku, wszystkiego malutkiego, limonki. Oczywiście ja bardzo nie lubię zmywać takich dużych rzeczy i zazwyczaj często obcieram limonki. I taka tarka mi się właśnie świetnie przydaje, którą można łatwo, szybko umyć. Moi drodzy, to już tyle na dziś. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Koniecznie napiszcie w komentarzach, bez czego nie możecie żyć w kuchni. Jeżeli macie również jakieś fajne gadżety, to napiszcie w komentarzach, podajcie linki albo nazwy. Ja znajdę te urządzenia i postaram się je przetestować w kolejnym odcinku. Wpadajcie na mojego Instagrama po milion fajowych zdjęć, również na Facebooka. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I to chyba by było tyle na dziś. Trzymajcie się, pozdro. Cheers!